Jak co roku stało się to powoli tradycją, że spotykamy się na gali w Krynicy. Oczywiście z Pawłem Kołodziejem jako głównym aktorem tej imprezy. Jutro spotkasz się z Julianem Ilie w pojedynku o drugie miejsce w rankingu IBF. Julian Ilie to jest rywal mocny, najlepszy w twojej karierze, czy mniej więcej ten sam poziom co ostatni twoi przeciwnicy? Ciężko mi jest powiedzieć najlepszy. Na pewno jest to rywal, który prezentuje styl nowy dla mnie, jest nieprzewidywalny, nieszablonowy i fajnie będzie po prostu kolejną lekcję wyciągać z takiego stylu boksowania, kolejne doświadczenie zebrać i cieszę się po prostu, że jest tak zdeterminowany. Myślę, że w ringu to potwierdzi, już potwierdzał to wcześniej kilkakrotnie, a teraz ma niesamowitą szansę tak samo znaleźć się na drugiej pozycji w IBF-ie. Jest to dla każdego chyba pięściarza świetna pozycja wyjściowa do kolejnych walk, także myślę, że walka będzie nawiązana z jednej i z drugiej strony. No właśnie, pamiętam twój pierwszy występ w Krynicy z Parfaitem Amagu. On też był dużo niższy od ciebie, tylko że on wtedy trochę twój wzrost wykorzystywał przeciwko tobie. Skakiwał z ciosami do pół dystansu, gdzie ty niespecjalnie lubisz boksować. Nie boisz się, że Ilie może mieć taką samą taktykę? To znaczy, jestem przygotowany na wiele wariantów i Ilie ma taką tendencję, że przed zadaniem ciosu zawsze w większości robi kiwkę w lewo. Gdzieś tam też przerabialiśmy na to różne warianty, także no, czekam co zaprezentuje, co pokaże i jestem gotowy na wszystko i na to, żeby przycisnąć jego i żeby go puścić, wziąć na siebie, także jest wiele wariantów, mam być cały czas gotowy, nogi mieć pod sobą, nie wypadać do tyłu, do przodu i wiem co robić. No właśnie, Ilie jest chyba zawodnikiem, którego my Polacy znamy dosyć dobrze. Boksował z Dawidem Kosteckim, sparował też z Krzyśkiem Wodarczykiem. Myślisz, że może mieć coś jakiegoś asa z rękawa jutro, na jutrzejszy wieczór? Zobaczymy. No. Na pewno cieszę się, że jest taki nieszablonowy jest i nietuzinkowy, bo przez to podnosi porzeczkę i po prostu ja muszę więcej główkować, żeby go być od niego sprytniejszym. Także to mnie cieszy. O jego asie, no zobaczymy. Ja myślę o swoich atutach i chcę je wykorzystać, a zobaczymy jak to on zniesie. Przy poprzedniej walce w Krynicy z Felixem Korą Juniorem były tam wtedy przymiarki o tymczasowym mistrzostwie świata WBA. Ostatecznie powiedziałeś, że cieszysz się, że zamiast dobrego tytułu jest dobry rywal. Czy tym razem nie jest trochę sytuacja odwrotna, że rywal być może nie jest to klasa światowa, ale z kolei stawka jest już zadowalająca? No, na papierze tak to wygląda, jednak w ringu często jest tak, że determinacja pięściarzy wznosi ich na wyżyny. Myślę, że akurat bardzo poważnie do tej walki podchodzę, ponieważ myślę, że Ilie jutro wejdzie na wyżyny swoich możliwości. On będzie chciał zrobić wszystko, jest nieustępliwy, jest zdeterminowany bardzo mocno i będzie chciał mocno pokazać, że chce zwyciężyć w tym pojedynku. A to mobilizuje mnie tylko jeszcze bardziej do tego, żeby jeszcze dokładniej i wyraźniej pokazać, że jestem zawodnikiem po prostu lepszym. Myślałeś już, co będzie, jeśli wygrasz, zajmiesz drugą pozycję w rankingu IBF. Wiadomo, że boks to są wielkie szachy, polityka. Czy ta druga pozycja faktycznie tak bardzo przybliża do teraz Joana Pablo Hernandeza? Myślę, że w tym przypadku akurat bardzo przybliża, ponieważ federacja IBF czy IBF jest taką federacją właśnie, gdzie restrykcyjnie są przestrzegane pewne przepisy i tutaj nie ma żadnego obejścia. Jestem na takiej pozycji, gdzie po prostu muszę walczyć o mistrzostwo. No i tak będzie. I jesteś na to w pełni gotowy, tak? Jak najbardziej. W ostatnim czasie, teraz przejdziemy na trochę smutniejszy temat, odszedł od nas człowiek, który na pewno kochał boks, ale kochał przede wszystkim życie. Twój wielki przyjaciel Andrzej Cichy. Jutrzejsza wygrana będzie dla niego dedykacją? Oczywiście Andrzeja z nami nie ma, ale cały czas jest jego duch tutaj ze mną i nawet jego ulubioną liczbą są 3 jedynki. I mieszkam w pokoju o takim właśnie numerze 3 jedynek, także uśmiechnąłem się tylko i zobaczyłem, jak wchodząc do pokoju, że po prostu on jest tutaj cały czas ze mną. Czyli jutro musi być dobrze? Jak najbardziej, tylko będzie zwycięstwo i jemu to zwycięstwo zadedykuję.